Załóżmy, że jesteśmy przeziębieni, mamy gorączkę, źle się czujemy, mamy kaszel. Co powinniśmy zrobić? Dzwonimy do swojego lekarza rodzinnego i opisujemy ten przypadek. Lekarz rodzinny na podstawie wywiadu albo zaprasza nas do siebie, do gabinetu lekarza rodzinnego, albo zaleca nam leki przez telefon, dając na przykład od 3 do 5 dni zwolnienia lekarskiego i prosi o kontakt za 5 dni. Jeżeli nasz stan zdrowia w dalszym ciągu jest zły, czujemy się jeszcze gorzej nawet niż wtedy, wtedy zgłaszamy się po teleporadzie do lekarza rodzinnego, który no, bada nas i jeżeli podejmuje taką decyzję, kieruje nas na test przeciwko koronawirusowi. Ale jeżeli w tej pierwszej teleporadzie zgłosimy lekarzowi następujące objawy, gorączkę, czyli powyżej 38 stopni, kaszel, jeżeli będzie także występowały trudności w oddychaniu i zaburzenie smaku lub węchu, wtedy już po tej teleporadzie bezpośrednio lekarz będzie kierował nas na badanie do tak zwanego punktu mobilnego, tam gdzie będą pobierane wymazy przeciwko koronawirusowi. Tam potrzeba nam tylko mieć ze sobą dowód osobisty. Lekarz już przez tak zwany system gabinet.gov.pl wpisze nas tą listę osób, które będą musiały mieć wykonany ten test. Idziemy tam, pokazujemy dowód, robią nam test, czekamy na wynik i potem w zależności od wyniku będzie już dalsze kierowanie nas, co dalej mamy zrobić. No takie indywidualne konto pacjenta to jest konto, na którym możemy sprawdzić, jakie leki mieliśmy ostatnio przepisywane przez lekarzy, jakie mieliśmy skierowania. To jest nasze konto, cała praktycznie nasza historia choroby. Jest to bardzo wygodna rzecz. W jednym miejscu mamy te zgromadzone dane. Także jeżeli trafiamy do lekarza specjalisty, ten już będzie wiedział, jakie leki do tej pory otrzymywaliśmy. Żeby tych leków po prostu nie powtarzać, nie dawać leków w czasy, które niestety różnie działają. Właśnie służba zdrowia pracuje. Dzisiaj w ministerstwie mieliśmy spotkanie z firmami farmaceutycznymi i była firma, która jest dość daleko zaawansowana, jeżeli chodzi o wyprodukowanie tej szczepionki. Jest to firma AstraZeneca, która kilka dni temu ogłosiła, że jeden z ochotników, który bierze udział w tym programie, ma działanie uboczne. Jednak to zostało zweryfikowane. Nie jest to związane z działaniem tej podanej szczepionki, dlatego te prace zostały wznowione. Wszyscy mówią, że na przełomie roku, czy koniec grudnia, początek stycznia ta szczepionka się powinna pojawić. Tak, no ja oczywiście zawsze się szczepię jako z grupy ryzyka, bo jestem lekarzem, ale myślę, że ten rok jest wyjątkowy. Szczególnie, tak jak powiedziałem, te grupy ryzyka, czyli personel służby zdrowia, żeby no, ta absencja chorobowa, która w tym roku jest w okresie grypowym, tak ważna dla pacjentów, którzy będą trafiali z koronawirusem, żeby tych lekarzy, pielęgniarek, ratowników nie zabrakło w systemie, więc wprowadziliśmy bezpłatne szczepienia dla polskiej służby zdrowia. 114 tysięcy szczepionek jest na to przeznaczonych, więc myślę, że jak najwięcej medyków z tej formy skorzysta. Rzeczywiście, no tak jak widzimy w całej Europie, ale nie tylko w Europie, zainteresowanie przeciwko szczepionkom przeciwko grypie jest zdecydowanie większe niż co roku. To cieszy, ponieważ no, ta wyszczepialność w Polsce była na poziomie 4%, czyli bardzo niewielka. No, w wielu innych krajach Europy zdecydowanie było to więcej osób się szczepiło, więc myślę, że ten dobry okres na szczepienia przeciwko grypie, jaki jest w tym roku, utrzyma się także w latach następnych, bo jest to jedyna metoda, aby uniknąć zachorowania na grypę, ale także uniknąć tych powikłań, które są bardzo niebezpieczne po przechorowaniu grypy.